poprzedni prelegent mówił na końcu o uwolnieniach ludzkich możliwości, no to w tym aspekcie może o rekolekcjach, szkolnych rekolekcjach wielkopostnych, a przy zmianie tego prawa może nie tylko wielkopostnych. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach właśnie reguluje nam te kwestie prawne. Od nich chciałbym rozpocząć, potem powiedzieć trochę o zagrożeniach i wyzwaniach związanymi, które są związane ze zmianą tego prawa. Ta zmiana miała miejsce w tym roku. Oraz o nowych możliwościach, a także na końcu elementach potrzebnych do stworzenia dobrego rekolekcyjnego klimatu, po to, aby ten czas w ogóle miał sens. Jak brzmiało to rozporządzenie? Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 3 kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Piecze nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej. Tak brzmiały te najważniejsze słowa tego rozporządzenia, które pozwalały na organizację rekolekcji w szkole na te 3 dni. Co się stało po zmianie? Zmiana nastąpiła prawa w czerwcu, weszła w życie we wrześniu, czyli obowiązuje już od tego roku szkolnego. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia 3-dniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. Jaka zmiana? To znaczy nie ma już 3 kolejnych dni. Nie muszą to być 3 dni następujące po sobie. Oraz jeśli chodzi o samo słownictwo, już nie, które nakłada obowiązek danej religii, ale praktyka. Więc troszeczkę zostało to rozluźnione. Dalej, w czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Do tej pory mieliśmy prawo, w którym pieczę mieli zapewniać katecheci, co w związku z wszystkimi normami wydawało się bezsensowne. Jeśli na wycieczki szkolne, jeśli na kolonie trzeba mieć różnego rodzaju kursy, które uprawniają do opieki nad 10, 15 czy 20 uczniami, a tutaj katecheci mają do dyspozycji całą szkołę, w której może uczęszczać 300, 400, 500 osób, a katechetów jest 3 czy 4, w tym momencie zapanowanie nad taką grupą osób praktycznie graniczy z cudem. W praktyce wyglądało to tak, że pewne szkoły po konsultacjach w gronie pedagogicznym pomagały w tej opiece, ale zdarzało się też wiele takich przypadków, kiedy katecheci po prostu zostawali sami, mając do dyspozycji do opieki właśnie tylu uczniów, a to graniczyło praktycznie z cudem. Przepis stosuje się odpowiednio do rekolekcji organizowanych w innym terminie. Czyli prawodawca sugeruje, że rekolekcje szkolne wielkopostne wcale nie muszą być wielkopostne. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji, a szczegółowe zasady dotyczące organizacji rekolekcji, jak również inny termin rekolekcji, są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. Teraz tak podsumowując, jaka zmiana nastąpiła? A te zmiany są moim zdaniem bardzo istotne. Pierwsza, że nie trzeba, aby rekolekcje trwały 3 dni z rzędu. Po drugie, wcale nie muszą odbywać się w Wielkim Poście. I po trzecie, do opieki wychowawczej, czyli podczas całych rekolekcji, niezależnie czy trwają 45 minut czy 4 godziny lekcyjne, zobowiązana jest cała szkoła, a nie tylko katecheci. Co to ma, jaki to ma wpływ na życie czy w ogóle funkcjonowanie tego całego terminu rekolekcji, ludzi, którzy są z tym związani? Myślę, że bardzo wielki, dlatego że zmiana tego prawa
Przede wszystkim pozwala na dogodniejsze prowadzenie rekolekcji. Z racji tego, że teoretycznie powinni być wszyscy wychowawcy, a więc spokój podczas rekolekcji powinien być przez nich cały czas trzymany, a to udogadnia do swobodnego, dobrego prowadzenia całych rekolekcji. Druga sprawa, oczywiście to, że rekolekcje nie muszą trwać 3 dni z rzędu, mogą być porozbijane nawet w ciągu roku, to znaczy, że proboszczy danej parafii albo osoby organizujące rekolekcje mogą stwierdzić, że jeden rekolekcyjny dzień wypadnie w adwencie, drugi w Wielkim Poście, a trzeci na przykład w czerwcu albo w maju, jako specjalnie zarezerwowane dla maturzystów, którzy mogą gdzieś pojechać na przykład na Jasną Górę. Oczywiście to się wiąże dalej z kolejnymi rzeczami, to znaczy czasem ciężko było zorganizować 3 pełne dni na tyle, aby były one atrakcyjne dla dzieci i dla wszystkich, którzy uczestniczyli w rekolekcjach. Wydaje się, że jeśli będą to pojedyncze dni, łatwiej je zaplanować. Więcej można zrobić. Więcej osób jest w stanie poświęcić czasu na to, żeby ten dzień nie był stracony. Ale oczywiście oprócz takich udogodnień, czy wyzwań, nowych pomysłów, czy w ogóle czasu, kiedy te rekolekcje powinny się odbywać, jest też wiele zagrożeń. To znaczy pytanie, czy rozbicie tych 3-dniowych rekolekcji nie wpłynie właśnie na takie rozmycie tego czasu. Jednak 3 dni z rzędu pozwalały na jakąś większą uwagę, koncentrację. Jednak dzieci, młodzież nastawiała się, że to są te 3 dni, w których będą odbywały się rekolekcje. A spowodowanie tego, że będą one działy się oddzielnie, może właśnie rozmyć ten czas. To taki jeden z dni, jakaś wycieczka, może jakiś event i tylko tyle. No i właśnie pytanie, kiedy? Czy rzeczywiście Wielki Post do tej pory celem było jakby właśnie przygotowanie się do tych najważniejszych wydarzeń zbawczych, męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa, ważną cechą rekolekcji była spowiedź, dla niektórych jedyna w ciągu roku. Więc ten czas wielkopostny był taką dobrą okazją do przygotowania się do tego czasu. A z drugiej strony właśnie, czy Boże Narodzenie, czy jakieś inne dni w roku też mogą być dobrą okazją do tego, żeby takie rekolekcje przeżyć. Dyskusje mogą być liczne na temat prawa. Jak to wyjdzie w praktyce, to zazwyczaj życie pokazuje. Różnie w szkołach, nie zawsze zgodnie z prawem, czasem poza prawem. Ale dla mnie najistotniejsze jest to, jaki mamy cel. Czemu chcemy w ogóle robić rekolekcje? I czy się ma na to pomysł i pasję? Właśnie dlatego jeden z takich pomysłów, które kiedyś mogłem zrealizować jako właśnie formę wielkopostnych rekolekcji, to był między innymi spektakl Twoje życie, Twój wybór. Dzieci ze szkoły podstawowej mogły podzielić się w czasie rekolekcji na różnego rodzaju tematyczne warsztaty, na przykład muzyczne, plastyczne, teatralne i tych warsztatów było kilka, podczas których przygotowywały się do przedstawienia takiego mega widowiska, spektaklu, który był uwieńczeniem rekolekcji szkolnych. On był potem wystawiany w parafiach, był wystawiany w zasadzie w kilku miejscach, nawet zainteresowała się tym lokalna telewizja. Ale najistotniejsze było to, że wszystkie dzieci wzięły w tym aktywny udział. I to miało sens wtedy, dlatego że taki spektakl przygotowało prawie 300 osób. Wystąpiło 100, natomiast pozostałe zajmowały się kwestiami właśnie organizacyjnymi, scenografią, przygotowaniem różnych pomysłów, obsługą techniczną itd., itd. Żeby też rekolekcje wielkopostne, nie tylko w Wielkim Poście, jak już prawo nam to gwarantuje, mogły mieć sens. Właśnie tutaj kilka takich ilustracji, pomysłów, właśnie grup, warsztatów, tego, aby rzeczywiście nie były one nudne i nie były bezsensowne. To jest taka ciekawostka dla mnie, bo przed II wojną światową, kiedy religia była jeszcze w szkole, powstało wiele modeli rekolekcyjnych. Bardzo ciekawych, bardzo różnorodnych. Potem, kiedy religia wyszła ze szkoły, tak naprawdę skrócono ten czas do 45 minut jako formę, jako część rekolekcji parafialnych, no bo szkoła już nie była do dyspozycji. Więc siłą rzeczy dla dzieci i młodzieży ten czas rekolekcyjny ograniczał się jako nauka stanowa. No ale kiedy religia znowu weszła do szkoły, jak w wielu szkołach można zaobserwować,
praktyka się nie zmieniła. To znaczy zamiast powrotu do dobrych praktyk sprzed II wojny światowej, o urozmaiconych rekolekcjach, tak naprawdę został ten model skrócony, czyli 45 minut, godzinę w kościele i tyle. I w tym właśnie charakterze rekolekcje praktycznie nie mają sensu, dlatego że są takim małym wycinkiem, który niewiele wniesie. Są mało kreatywne, mało twórcze. Wiadomo, może jeszcze zależy od osoby, która prowadzi te rekolekcje, jeśli jest charyzmatyczna, jeśli ma pomysł, to jest w stanie pociągnąć ze sobą dzieci czy młodzież. Ale różnie to w życiu wygląda. I dywagacje nad prawem, zmianą tego prawa, czyli tego, co nam dzisiaj ono gwarantuje, co nam daje, a daje nam wbrew pozorom bardzo wiele, o wiele więcej niż jeszcze rok temu. To wykorzystanie tego prawa zależy tylko od nas. Od tego, czy rzeczywiście znajdą się ludzie z pasją, którzy będą chcieli zrobić coś dobrego. Ludzie, którzy mają jakiś ciekawy pomysł, którzy chcą dać coś więcej niż tylko te 45 minut. Tylko wtedy jakby takie rekolekcje rzeczywiście mają szansę naprawdę wielkiego powodzenia. Jeśli znajdzie się jakiś wypracowany nowy model rekolekcyjny dla ucznia XXI wieku, mówiąc i myśląc o modelu rekolekcyjnym, mam też w głowie pomysł struktur. Wiemy, że pozyskanie jakiegoś rekolekcjonisty, szczególnie jak to było do tej pory w czasie Wielkiego Postu, jest trudne, bo obowiązki duszpasterskie, bo jeszcze wiele innych rzeczy do zrobienia, a tu na przykład 3 dni z rzędu trzeba zarezerwować na prowadzenie jakiejś rekolekcji. Teraz może właśnie, kiedy troszeczkę to zostanie rozbite, jest szansa łatwiejszego znalezienia rekolekcjonisty. Natomiast gdyby powstały swoistego rodzaju struktury, gdyby rekolekcje były czymś planowo zagospodarowanym, czymś, co jest przemyślane, mogłoby to odnieść o wiele większy skutek. Bo dzisiaj mam takie wrażenie, że rekolekcje właśnie wyglądają tak, jak sobie wymyśli jeden człowiek. I co roku wyglądają inaczej. I każdy sobie rzepkę skroi. Jeśli nie ma pewnego systemowego przemyślenia, tak ważnych jak moim zdaniem rekolekcji wielkopostnych, w tym momencie rzeczywiście to jest takie strzelanie w ścianę. Czasem trafi się w dziesiątkę, czasem w jedynkę, czasem w ogóle się nie trafi. No i pieniądze. Pieniądze to temat też bardzo ważny w organizacji rekolekcji. Dzisiaj młodzież, dzieci XXI wieku nie zadowalają się już tandetą. To jest nudne. Jest tyle atrakcji, tyle możliwości, że rzeczywiście to, co się organizuje, musi być na wysokim poziomie. A z racji tego, żeby utrzymać ten poziom, potrzebne są też pieniądze, jakieś źródła dofinansowania, nad którymi też warto pomyśleć przy organizacji rekolekcji. Współpraca z dyrekcją to też jeden z kluczowych elementów. To znaczy, można mieć piękne pomysły, ale jeśli ta współpraca z dyrekcją nie zagra, w tym momencie też pomysły rozbijają się. I ostatni element to wiara. I nie tylko wiara w Pana Boga, który jest gwarantem skuteczności, ale też wiara w człowieka, że potrafi, że stawia sobie ambitne cele i że wie, czego chce, co chce osiągnąć i po prostu to robi. Dziękuję bardzo.